Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Proszę Państwa, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Europejskiej, czyli gremium składającego się z szefów państw 27, członków Unii Europejskiej. No i było bardzo burzliwe z tego, co przekazują jego uczestnicy o konkluzjach tego posiedzenia i co dalej z polityką energetyczną Unii Europejskiej. Porozmawiamy z panem posłem Zbigniewem Kuźmiukiem, europosłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, Polska, Czechy i Francja odrzuciły projekt konkluzji w sprawie energetyki. Premier Morawiecki mówi, że były to puste sformułowania, które nic nie przynosiły, a nawet w niektórych fragmentach mogłyby w przyszłości stać się groźne dla nie tylko Polski. Czy to już było weto? No nie, konkluzję wprawdzie przyjmuje się jednomyślnie, ale skoro szefowie rządów, w przypadku Francji to prezydent, uznali, że ten fragment konkluzji poświęcony sprawom energetycznym po prostu nie nadaje się do przyjęcia, to zwyczajnie z tej konkluzji to wykreślono. Natomiast oczywiście to jest zapowiedź, że Polska, także te inne kraje w przyszłości będzie domagać się nie tylko dyskusji na ten temat, ale i rozstrzygnięć, którymi jesteśmy zainteresowani. Tu może zdziwić Francja w tym towarzystwie. Otóż to znaczy Polska i Czechy oczywiście w jakimś sensie mają podobny miks energetyczny i w związku z tym po zmianie rządów w Czechach występujemy w tej sprawie łącznie. Natomiast jeżeli chodzi o Francję, to jak rozumiem, ona wsparła także Polskę i Czechy, między innymi dlatego, że spodziewaliśmy się, że w tak zwanej taksonomii pojawi się wreszcie gaz i energia atomowa jako te dwa nośniki energii, które będzie można finansować także ze środków europejskich, w tym także ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, bo finansowanie inwestycji w tym obszarze się rozchodzi, więc rozumiem, że Francja od jakiegoś czasu po rozmowach w Polsce jest zainteresowana tym, aby energia atomowa była elementem miksu energetycznego i żeby możliwe były także inwestycje, nowe inwestycje w tym obszarze. No tak, bo Francja jest największym chyba właścicielem technologii jądrowych, najnowocześniejszych technologii jądrowych i tutaj występowała w swoim własnym interesie, tak zresztą jak i Polska i Czechy, jeżeli chodzi o węgiel i kamienny i brunatny, bo te dwa punkty, ten, o którym pan wspomniał, czyli kwestia tak zwanej zielonej energii, bezemisyjnych źródeł energii, bo Polska i te kraje pozostałe dwa chciałyby, żeby i energetyka jądrowa i gaz zostały zaliczone, bo ich emisja CO2 w porównaniu z tym, co wydziela się z węgla, no jest znikoma. Ale druga sprawa to była kwestia handlu, systemu handlu uprawnieniami do emisji. Premier Morawiecki stwierdził, że duży wykład poczynił na ten temat innym przywódcom, również korzystając ze swoich doświadczeń z dziedziny bankowości, kiedy spekulowano innymi wartościami na rynku finansowym, mówiąc o tym, że to już przestało być narzędzie, które miało skłonić państwa do ograniczenia emisji CO2 i unowocześnienia energetyki, ale stało się narzędziem spekulacji i to jeszcze instytucji, które same tak jakby tego CO2 nie wytwarzają. Tak, pani redaktor, ten system, podwaliny pod ten system to decyzje jeszcze z 2008 roku, a później 13 i 14, wtedy ten system został domknięty. To jest corocznie określony limit pozwoleń na emisję ustalany przez komisję. Część z nich ma charakter darmowy. Kraje je dostają. Polska dostaje tych darmowych pozwoleń na około 100-105 milionów ton, a potrzebuje 170. Część z tych darmowych my także bezpłatnie udostępniamy sektorom, które no najmocniej emitują CO2. Mam na myśli tutaj przemysł cementowy, przemysł hutniczy, także energetykę.
Część sprzedajemy i dochody z tytułu tej sprzedaży trafiają do polskiego budżetu państwa, tylko są to pieniądze znaczone, one mają być przeznaczane na, no właśnie, transformację energetyczną, najogólniej powiedziane. Natomiast no, w tym systemie w Polsce no, brakuje przynajmniej 65 milionów ton emisji. No i w sytuacji, kiedy jedna tona kosztuje już prawie 90 euro, to te pieniądze niestety z Polski wyjeżdżają. Muszą je zapłacić podmioty, które funkcjonują w energetyce. One wyjeżdżają i nie służą transformacji energetycznej, bo pomysł tego funduszu był taki, żeby z jednej strony właśnie kupowanie tych pozwoleń powodowało, że coraz mniej opłacalne jest wytwarzanie prądu z węgla brunatnego czy kamiennego, no ale żeby te pieniądze właśnie pochodzące z tego handlu trafiały na specjalny fundusz, były w całości przeznaczone na transformację energetyczną. W przypadku naszego kraju duża część tych środków trafia do tych, którzy przy pomocy tych instrumentów po prostu spekulują. I o tyle jesteśmy biedniejsi, o tyle nie jesteśmy w stanie tak dużych pieniędzy przeznaczyć na transformację energetyczną. No a ta transformacja nam jest z kolei jest narzucana, bo kolejne lata to spełnianie kolejnych wymogów co do ograniczenia emisji. I w ten sposób mamy zamknięte koło. Rozumiem, że właśnie premier jako specjalista od bankowości pokazał, jak ten system działa. No ale widać, że niestety byli tacy, którzy nie chcieli się na te propozycje polskie zgodzić. Ja przypomnę, że ta istota tej propozycji to było wykluczenie z tego obrotu pozwoleniami na emisję całego tego sektora finansowego. No bo to, a pozostawienie w tych wszystkich, którzy potrzebują faktycznie tych pozwoleń, żeby funkcjonować, a więc przemysłu energetycznego, przemysłu ciężkiego i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te podmioty, które faktycznie potrzebują tych pozwoleń, mogłyby w tym handlu uczestniczyć. No w oczywisty sposób pieniądz na świecie ciągle jest tani. Przypomnę, że w Europejskim Banku Centralnym ciągle jeszcze mamy do czynienia z ujemnymi stopami procentowymi. Bardzo niskie stopy procentowe także Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, więc pieniędzy jest sporo. Fundusze różnego rodzaju, właśnie te spekulacyjne, uznały, że to jest doskonały instrument do lokowania środków, że zapewnia odpowiedni poziom wzrostu, a w konsekwencji dochodów. No i w związku z tym to jest idealny instrument do spekulacji. Niestety, ponieważ najbliższy szczyt zdaje się, że będzie dopiero chyba w marcu tej problematyce poświęcony, to tracimy kolejne parę miesięcy, a przecież przez te miesiące energetyka musi funkcjonować, pozwolenia trzeba kupować. No a jeżeli zakład energetyczny, elektrownia, nie wiem, huta i tak dalej, kupi pozwolenia po tej wysokiej cenie, to w oczywisty sposób musi liczyć w koszty, no i przerzucić na cenę produkowanego dobra lub usługi, więc to jest także poważny przyczynek wysokiej inflacji, zresztą nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. No właśnie, zobaczymy, jak z tym tanim pieniądzem będzie, nie wiem, jak w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych, bo w swoim ostatnim wystąpieniu szef Fed zapowiedział, że Stany Zjednoczone w przyszłym roku trzykrotnie podniosą stopy procentowe, więc może być różnie, ale panie pośle, wróćmy może do tego posiedzenia Rady Europejskiej, bo po tym posiedzeniu premier zapowiedział, że nie tylko będzie walczył o reformę tego systemu handlu emisjami. Tak, emisjami, ale także wystąpi przeciwko nowym podatkom, bo w tym projekcie Fit for 55, nie wiem, czy to w dalszym ciągu pozostało, ale tam jest rozszerzenie tej emisyjności na transport, na budownictwo, więc to jest kolejne ceny w górę. Posłuchajmy, co premier powiedział po posiedzeniu Rady Europejskiej w tej sprawie. Komisja Europejska, Rada Europejska doskonale rozumie, że mamy problem na rynku ETS, który nie działa. Mamy problem w tak zwanej taksonomii. Mamy problem w ich nowych propozycjach dotyczących podatku klimatycznego na mieszkania, na mieszkalnictwo, na paliwa. I Polska będzie zdecydowanie bronić obywateli polskich, będzie zdecydowanie bronić naszej gospodarki
i nie zawahamy się przed bardzo, bardzo zdecydowanymi działaniami po to, żeby po prostu opanować ten gwałtowny wzrost energii, który jest skutkiem manipulacji gazowych Gazpromu, czyli Rosji, oraz nieracjonalnej polityki klimatycznej ze strony Komisji Europejskiej. A minister klimatu pani Anna Moskwa zapowiedziała w Brukseli: zrobimy wszystko, by zablokować dokumenty Fit for 55, które będą sprzeczne z interesami Polaków. Więc jeżeli nasze pytanie, czy Polska użyła prawa weta, jeszcze nie jest aktualne, bo nie użyła, bo to tylko był sprzeciw w sprawie konkluzji, to jest to wyraźna zapowiedź, że Polska zawetuje te rozwiązania, które uzna za niekorzystne dla naszego kraju. Tak, wszystko na to wskazuje, to znaczy jeżeli chodzi o ten pakiet Fit for 55, to jest pakiet 14 rozporządzeń i rzeczywiście część z nich, tak jak wypowiadają się w tej sprawie znawcy tej problematyki, musi być jednak głosowana jednomyślnie. Oczywiście, jak rozumiem, zapewne służby komisji będą próbowały używać różnego rodzaju forteli, bo tam bardzo często jako podstawy tych rozporządzeń wpisywane są odpowiednie artykuły traktatu nawiązujące do polityki podatkowej, w której obowiązuje, przy jej zmianach obowiązuje jednomyślność, a w niektórych są wpisywane podwójnie podatkowe i środowiskowe. W tamtych może być głosowanie, w tych sprawach środowiskowych może być głosowanie podwójną większością, więc jak rozumiem, komisja się przygotowuje do odpowiedniej manipulacji tymi podstawami prawnymi. No ale nie ulega wątpliwości, że jeżeli uznajemy, że ten instrument, który opisujemy, mianowicie sprzedaż pozwoleń, ma charakter podatkowy i próba rozszerzenia go na kolejne dziedziny, takie jak transport czy mieszkalnictwo, jest w oczywisty sposób próbą nałożenia tego podatku na te dwa nowe obszary, więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby tego rodzaju rozporządzenie nie wymagało jednomyślności. Panie pośle, rozumiem, jeżeli już rozmawiam... Rozumiem, że wypowiedź premiera do tego nawiązywała, że jeżeli rzeczywiście nie będzie porozumienia z komisją, to Polska jest gotowa te rozporządzenia zablokować. Panie pośle, do Polski dotarła taka nieoficjalna informacja, że na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej, czyli tego niższego szczebla, gdzie ministrowie zasiadają, że Polska zablokowała plan legislacyjny Komisji Europejskiej na 2022 rok, uznając, że są tam pomysły, które są niekorzystne dla naszego kraju. Czy to jest prawda? Rzeczywiście, polski ambasador to zablokował. Do tej pory tego rodzaju dokumenty były przyjmowane jednomyślnie, jednak po kilku godzinach namysłu i badań przez prawników Rady, prawnicy stwierdzili, że tutaj jednomyślności to głosowanie nie wymaga i że dokument może być przyjęty większością. Jest to interpretacja, rozumiem, prawna. My z tą interpretacją się nie zgadzamy. Oczywiście to nie było jakieś fundamentalne weto, to był w zasadzie taki sygnał pokazujący, że nie godzimy się na konkluzje, w których wpisywane są rzeczy, które w przyszłości mogą być wykorzystane przeciwko nam. I tutaj chodziło między innymi o te sprawy właśnie, które pani wymieniła. Więc nie wiem, czy w dalszym ciągu będziemy to, co się stało, skarżyli, czy też pogodzimy się z decyzją prezydencji słoweńskiej. Choć jeszcze raz powtórzmy, nie był to dokument o charakterze fundamentalnym. Panie pośle, wspomniał pan o tym, że następne posiedzenie Rady Europejskiej jest przewidziane na marzec. Ja trochę jestem zdumiona tym, bo wydawać by się mogło, że w dobie kryzysu ta Rada Europejska de facto powinna nieustannie obradować, choć już mieliśmy przykłady tego w czasie wybuchu pandemii, że tak nie spieszyli się eurokraci, żeby podejmować decyzje, zbierać się, dyskutować i szybkie mechanizmy walki z tą tragiczną sytuacją i dla Europy, i dla całego świata wprowadzać. Pani redaktor, rzeczywiście to jest planowane posiedzenie, natomiast ja nie wykluczam, że jednak dojdzie do jakiegoś posiedzenia nadzwyczajnego. Rzeczywiście sytuacja jest dynamiczna. To są te sprawy związane z sytuacją na wschodnich granicach Unii Europejskiej. To jest moim zdaniem, znaczy zresztą nie tylko moim,
pogarszająca się sytuacja na rynku nośników energii. No jeżeli w takim kraju jak Hiszpania energia elektryczna rośnie, od jej cena w listopadzie o 200% dla odbiorców indywidualnych, a dla odbiorców przemysłowych, dla gospodarki jeszcze bardziej, i w związku z tym na przykład w Holandii zaprzestały pracy wszystkie szklarnie, w których produkowano kwiaty. No tak, no, to są zdarzenia tak, właśnie nadzwyczajne, że moim będziemy zdaniem się temu przyglądać i zasięgać Rada języka. Będzie nadzwyczajna wcześniej. Będziemy zasięgać języka osób, które są bliżej, w Brukseli, europosłów, którzy reprezentują Polskę w Parlamencie Europejskim. Bardzo dziękujemy. Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Pozdrawiam. Był państwa i moim gościem. Pozdrawiamy również. Dziękuję bardzo. A my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.